Klimczak, kanał Chrobry Szlak. Dzisiaj znowu słów parę na temat sytuacji związanej z wojną na Ukrainie. Fajno Polacy mówią w Ukrainie, ale my się trzymamy tradycyjnych reguł języka polskiego, a zatem to rzutuje również na nas. Jest wiele wątków, więc o tym dzisiaj porozmawiamy z moim i Państwa gościem, którym jest pan profesor Andrzej Zapałowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Na początku tylko przypominam o zostawianiu kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, o wsparciu naszego kanału, a dane wszystkie do wsparcia są w opisie filmu. No, dużo się dzieje, to może zaczniemy od tego, co na samej Ukrainie, bo najpierw doszło do pożaru Mostu Krymskiego, no a potem mieliśmy eskalację, powiedzmy, działań rosyjskich w powietrzu, jeśli chodzi o działalność dronów, jeśli chodzi o ataki rakietowe. No tu w ogóle z tym mostem to w ogóle jest dziwna sytuacja, bo Ukraińcy się trochę gubili w zeznaniach. Raz mówili, że to oni, innym razem mówili, że to nie oni. No w każdym razie uderzenia rakietowe są skierowane w infrastrukturę krytyczną, w dużej mierze w system energetyczny ukraiński. Czy to może w jakiś sposób no, zmienić potencjał sił, bo jeszcze mobilizacja w Rosji jakby nie daje takich widocznych chyba efektów? Czy wręcz no, może doprowadzić do jakichś poważnych problemów wewnętrznych na Ukrainie? No przede wszystkim ja przypomnę, że w ostatnich miesiącach także na tym kanale podkreślałem, że dla Ukrainy zasadniczy problem w tej wojnie to jest przede wszystkim utrzymanie dostaw amunicji i druga kwestia osłona energetyki. To po prostu są fundamentalne kwestie. I kwestia samego Mostu Krymskiego i całej sprawy wokół tego zdarzenia, gdzie faktycznie były komunikaty, że to Służba Bezpieczeństwa Ukrainy stała na początku za tym, przyznawali się, później dementowali. Tutaj oczywiście nie jesteśmy w stanie po prostu określić tak naprawdę, jak to się stało. I fakt jest faktem, że to była sprawa prestiżowa dla Rosji, bo ten most był no, jakby takim elementem połączenia Krymu z Rosją jeszcze przed eskalacją wojny w lutym tego roku. I pytanie, czy uderzenia w infrastrukturę krytyczną były tylko czystą odpowiedzią na to, co się stało na Moście Krymskim, czy też było to działanie wcześniej zaplanowane? Myślę, że było to działanie wcześniej zaplanowane, tylko przyspieszono te uderzenia, ponieważ zebranie koordynatów dokładnych w określone punkty po prostu trwa trochę. Ja myślałem, że do tego typu ataków dojdzie dopiero w listopadzie i byłem pewien, że dojdzie, ponieważ musimy pamiętać o tym, że sparaliżowanie infrastruktury krytycznej to jest sparaliżowanie całego zaplecza logistycznego, włącznie z kolejami, którymi przerzuca się duże ilości sprzętu wojskowego, a także w tej chwili jest jeszcze taka temperatura, że uderzenia w systemy energetyki cieplnej, systemy energetyki w zakresie dostaw prądu jeszcze nie mają tak dużych skutków, jak to będzie za miesiąc, półtora, kiedy przyjdzie mróz. W związku z tym myślę, że tutaj
nastąpiło tylko przyspieszenie działań, ale przyspieszenie w kwestii ograniczonej. Dlaczego w kwestii ograniczonej? Ponieważ nie sparaliżowano na przykład systemów na Dnieprze elektrowni wodnych. Uderzono w kilka elektrowni, gdzie pozbawiono część obwodów po prostu prądu i zapadła ciemność. Część, że tak powiem, po kilku dniach uruchomiono dostaw, ale jeszcze w wielu regionach są bardzo poważne problemy z prądem i punktowo jeszcze cały czas armia rosyjska rakietami, których już miała nie mieć od 2 miesięcy, po prostu niszczy te elektrownie. Klucz może być właśnie w listopadzie, jeżeli zdecydują się Rosjanie na uderzenia kaskadowe po prostu w zapory na Dnieprze, to z jednej strony, jeżeli zniszczą zaporę na północ od Kijowa, to według danych i symulacji 1/3 Kijowa znajdzie się pod wodą, czyli 3-milionowe miasto znajdzie się w okresie mrozów w dużej części pod wodą. To będzie istna tragedia. Jeżeli będą niszczone kolejne zapory, to zarówno Dniepr, jak i Zaporoże także może znaleźć się pod wodą. Dlatego też i oczywiście zostanie zniszczony system energetyki. Jeżeli ten system energetyki zostanie zniszczony, zostaną tylko 3 elektrownie atomowe, czyli południowo-ukraińska, Chmielnicki i Równe. I tutaj z kolei Rosjanie mogą grać właśnie głównie, ja wskazuję na Chmielnicki, paraliżem systemu energetyki przesyłu, bo to powoduje, że istnieje zagrożenie po prostu jakiegoś wybuchu, ponieważ każda elektrownia jądrowa, jeżeli produkuje energię, musi ją oddawać. Jeżeli zniszczą się linie przesyłowe, to może być bardzo poważna sytuacja. Dlatego też ja myślę, że na pewno nastąpi atak na sieci energetyczne, czyli tą infrastrukturę krytyczną. Myślę, że ten atak, z którym mieliśmy do czynienia, to był wstępny atak. One zostały pogłębione, ale dopiero myślę, że bliżej listopada albo w samym listopadzie. Jeżeli chodzi o zasoby armii rosyjskiej, proszę pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. Mobilizacja to jest raz. Oficjalnie Rosjanie mobilizują 300 tysięcy. Mówi się, że w rzeczywistości około 1 miliona. Ich zasoby mobilizacyjne to jest ponad 20 milionów. Czyli dla Rosji, mimo doprowadzenia do tej mobilizacji, nadal nie jest to wojna pełnoskalowa. Oni w tej chwili dopiero wprowadzają bardziej masowo rezerwy, bo do tej pory walczono stanami pokojowymi nieznacznie wzmocnionymi przez ochotników oraz przez prywatne firmy wojskowe, tak zwanych Wagnerowców. I tutaj to jest jakby jeden element. I teraz, jeżeli się powoła rezerwistów, to żeby powołać nowe brygady, pułki, to należy po prostu zgrać przede wszystkim. Ci ludzie muszą się poznać, muszą przećwiczyć, muszą sobie przypomnieć, bo ten sprzęt też ewoluuje. Jest część sprzętu nowszego niż żołnierze mieli do dyspozycji służąc. I na to potrzeba 2 do 3 miesięcy i to jest normalne w polskich warunkach. Jeżeli ogłoszono by mobilizację, rozwinięcie nowych jednostek skadrowanych, to by po prostu też trzeba było 2-3 miesiące, żeby te jednostki uzyskały pełną jakąś zdolność bojową. I dlatego też obawiam się, że właśnie w listopadzie na front zostaną przerzucone zupełnie nowe jednostki w dużej skali. Proszę nie wierzyć, że masowo to po prostu jakieś tam towarzystwo pijacko-menelskie po prostu się dostanie. Oczywiście w każdych grupach społecznych w Rosji trochę w zwiększonej ilości, że tak powiem, jest ta tradycja,
jeżeli kogoś powołuje się do wojska, czy idzie do rezerwy, no to idą z butelką i tak dalej. Ale w chwili, kiedy przekroczą granicę koszar, kiedy zostaną poddani ćwiczeniom, tam w większości zostanie to wyeliminowane. I po prostu tutaj ja podchodzę bardzo poważnie do tego, ponieważ jeżeli tylko by na front ukraińsko-rosyjski przerzucić 300 tysięcy żołnierzy, to znaczy, że Rosjanie przerzuciliby grubo ponad 100% więcej niż w tej chwili cały czas walczy od ponad pół roku. To jest bardzo poważny potencjał i tutaj trzeba pamiętać, że Ukraińcy mają znacznie mniejsze rezerwy. Oni maksymalnie te, które się szkolą w różnych miejscach, ja szacuję, że tam może tego być około 30-40 tysięcy, więc tu będzie 10-krotna różnica potencjału wsparcia rezerw osobowych na froncie. Tutaj ja bym jeszcze jeden wątek dorzucił. Mamy taką sytuację, że oto środki masowego rażenia przekazem, jak ja zwykłem mówić, ogłaszają, że ten atak rakietowy to jest dowód słabości Rosji. Czy słabe państwo w ogóle ma tyle rakiet, żeby przeprowadzić taki zmasowany atak na infrastrukturę krytyczną innego państwa? No to jest infantylne podejście, że to jest dowód słabości. To jest dowód po prostu roztropności. Trzeba przypomnieć, że w latach 90. jak NATO zaatakowało Serbię, to właśnie zniszczono system energetyczny i po miesiącu Serbia się poddała. W związku z tym każde państwo, które chce uzyskać jak największe sukcesy poprzez paraliż zaplecza logistycznego, czy też doprowadzić do uderzenia w psychikę, morale społeczeństwa, właśnie niszczy infrastrukturę krytyczną na zapleczu. I to jest i przez to oszczędza straty własne na linii frontu, ponieważ przeciwnik ma mniejsze możliwości manewru, organizacji, uzupełnienia strat, uzupełnienia zasobów amunicji, żywności i innych. Więc absolutnie bym nie mówił, że to jest przejaw słabości. Przejawem słabości byłoby użycie broni jądrowej. No to właśnie a propos tej broni jądrowej teraz bym podniósł pewne kwestie, ponieważ pojawiły się różne teraz spekulacje na temat naszego zaangażowania, polskiego zaangażowania w wojnę na Ukrainie, ale zanim o tym atomie, no to myślę, informacja, która ma siłę rażenia porównywalną do jakiejś tam głowicy przynajmniej taktycznej, oto no, taki guru dużej części polskiej prawicy, czyli dr Jacek Bartosiak, stwierdził, że USA mogą chcieć wysłać Polaków na pomoc Ukrainie, jeśli Ukraińcy będą przegrywać z Rosją, i nazwał to wyrównywaniem potencjału. Czy to jest realne po prostu, żeby w jakiejś formie zaangażować Polskę w tą konfrontację? Jak tutaj były takie rozważania z tydzień czy dwa temu, już nawet nie pamiętam dokładnie, z kim to była rozmowa, czy to się przewijało nawet w kilku wywiadach, taka analogia historyczna, że w roku 50. w Korei wkroczyli do walki tak zwani chińscy ochotnicy. No to były regularne jednostki, ale oczywiście podpisywano ich jako ochotników. Czy na przykład taki wariant jest możliwy? Myślę, że nie jest dla nikogo zdziwieniem, że
od samego początku, że tak powiem, rozwinięcia tej wojny, bo o wojnie należy mówić od 2014 roku, ale w lutym tego roku cały czas zależy Ukrainie na wciągnięcie Polski do tej wojny. I tutaj są wszelkie próby czynione cały czas. Dla Stanów Zjednoczonych, w ogóle dla Anglosasów, jeżeli by na Ukrainie dochodziło do naprawdę dużych strat armii ukraińskiej i sukcesów rosyjskich, no, na pewno byłyby takie kręgi polityczne, które by chciały, żeby Polacy w jakiś sposób weszli do tej wojny, nawet żeby po prostu przerzucić tylko na przykład na zachodnią Ukrainę jakieś oddziały wojskowe. Myślę, że to by był błąd i tutaj nie byłoby absolutnie zgody polskiego społeczeństwa, o ile duża część polskiego społeczeństwa popiera wsparcie logistyczne i sprzętowe dla armii ukraińskiej. O tyle wejście Polski do wojny, włącznie z możliwościami uderzeń rakietowych na teren Polski, to by było istne szaleństwo. Ale ja chcę zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Jeżeli Polska weszłaby do wojny, pytanie jest takie, czy by działał w takim razie artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, czyli że NATO pomaga kraju, który został napadnięty. Nie, to my wchodzimy do wojny na terenie państwa trzeciego, w tym przypadku Ukrainy, i prowokujemy państwo agresora rosyjskie do ataku na Polskę. Myślę, że w Unii Europejskiej i w ogóle w NATO powstałaby sytuacja taka, że to nie odpowiada artykułowi 5 i zostawiają Polskę samotnie. I o tym trzeba mówić, i to jest strasznie niebezpieczne. I tutaj nie byłoby zgody, myślę, w większości społeczeństwa, to po pierwsze. Po drugie, widzimy w tej chwili, bo jest końcówka roku, mam takie sygnały bardzo duże odejścia z wojsk operacyjnych, bo w razie czego to byłyby tam przerzucone wojska operacyjne, a nie wojska obrony terytorialnej. I jest bardzo duże właśnie odchodzenia przy minimalnej wysłudze emerytalnej żołnierzy. Jeżeli to się potwierdzi, to może są jakby dwie przyczyny tego. Pierwsza przyczyna to jest uzyskanie praw emerytalnych, bo żołnierze mieli dość mobbingu masowego, który był związany z tak zwanym COVID-em i wojsku. I dwa, część żołnierzy mówi, że oni nie chcą walczyć na Ukrainie, bo oni zgłosili się do wojska, żeby służyć państwu i żeby bronić własne państwo, a nie żeby uczestniczyć po prostu w działaniach, do których jako sojusznicy NATO nie są zobowiązani i w związku z tym nie mają ochoty. I tutaj pytanie, czy Polska będzie w ogóle posiadała poza jednostkami specjalnymi takie zdolności, ponieważ tutaj trzeba będzie 1000 etatów żołnierzy, którzy odeszli, uzupełnić i dopiero wyszkolić, więc myślę, że od strony realnej, po prostu realnego wykorzystywania wojsk większych, że tak powiem, pododdziałów, jest to mało realne. No, mogą być jakieś wydzielone oddziały skierowane, ale to też rodzi bardzo duże niebezpieczeństwo, że Rosja uzna, że to tak naprawdę oddziały polskie zaatakowały wojska rosyjskie, więc ma pełne prawo do uderzenia w terytorium Polski. No tu powstaje takie zasadnicze pytanie, czy w ogóle Wojsko Polskie w wypadku takiego rozwoju wydarzeń no miałoby czym walczyć, bo przecież dużą część sprzętu już wysłano na Ukrainie, część tam pewnie jeszcze walczy, a część to już spoczywa gdzieś tam na polach w postaci wraków niewątpliwie. Nie wiemy, jaki jest stosunek procentowy wraków do pojazdów działających i tego się pewnie jeszcze długo nie dowiemy. No ale jednak uszczupliliśmy swój potencjał i to dość znacznie.
Oczywiście wysłaliśmy sprzęt dla około 30 kompanii czołgów, nie mówiąc o zapleczu artyleryjskim. Większość nowoczesnych krabów wysłaliśmy na Ukrainę. Praktycznie podejrzewam, że ponad 50% naszych strategicznych zapasów amunicyjnych, więc my w rzeczywistości nie mamy, jeżeli chodzi o własne zaplecze logistyczne, czym walczyć. Pierwsze czołgi, które mają przyjść do Polski w tym roku, ma przyjść 10 czołgów, czyli jedna kompania K2 Czarna Pantera z Korei, a dopiero pierwsze czołgi Abrams mają przychodzić w przyszłym roku. Także mamy czasookres co najmniej ponad pół roku, w którym pozbawiliśmy się, że tak powiem, głównych sił uderzeniowych, bo nawet dopiero są przystosowane na przykład transportery opancerzone, które mają być wprowadzane także na przykład do niektórych pododdziałów, czy to 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, czy też innych pododdziałów, gdzie ma być wymieniany sprzęt, na przykład na Rosomaki, gdzie trzeba przeszkolić na nowo, bo te stare BWP-1 to już jest bardzo przestarzały sprzęt na polu walki. Więc tak naprawdę Polsce potrzeba minimum roku czasu, żeby częściowo przezbroić, uzupełnić, zwłaszcza w sprzęt i amunicję, armię. Więc jeżeli my byśmy w ciągu tego roku podjęli jakieś działania na Ukrainie w zakresie wykorzystania naszych wojsk, no to moim zdaniem by to było po prostu, ocierałoby się naprawdę o kwestię zdrady stanu, ponieważ nie można udzielać czy też wchodzić w wojnę na terytorium państwa trzeciego, jeżeli nie posiadamy wystarczającego potencjału obronnego do ochrony i obrony własnego kraju. Inna sprawa, czy nawet posiadając taki potencjał powinniśmy wchodzić, moim zdaniem nie. No natomiast mamy też na odcinku wewnętrznym różne ruchy. Już nie mówię o słynnych tamtych tabletkach z jodkiem potasu na wypadek jakiegoś tam skażenia jądrowego, ale na przykład przeprowadza się inspekcje schronów, czy też jeśli dokładnie przeczytałem doniesienia medialne, miejsc uznanych za schrony, bo mamy ich chyba niezbyt dużo, a nawet lokalnie to myślę, że niewiele osób wie, gdzie jest jakiś najbliższy schron. Ja akurat się interesowałem, więc w mojej okolicy tam ze dwa mogę wskazać, ale to i tak stopień zabezpieczenia w takie obiekty no, jest nikły. Tu o tym pan wielokrotnie mówił, o tym, że generalnie coś takiego jak system obrony cywilnej w naszym kraju praktycznie nie istnieje. Zresztą ja sobie przypominam takie różne opracowania na temat ewentualnej wojny Układu Warszawskiego z Zachodem i że miejsce w schronach byłoby tam dla 1 czy 2% populacji Polski. Czy dzisiaj przynajmniej w takim stopniu bylibyśmy w stanie ochronić ludność, czy byłoby jeszcze gorzej? No przede wszystkim szacuje się, że w Polsce jakichkolwiek schronów, ja nie mówię o atomowych, jakichkolwiek, jest dla około 3-3,5% populacji Polaków. Jeżeli dodamy jeszcze miliony Ukraińców, którzy przybyli do naszego kraju, no to prawdopodobnie jest dla 2%. To pokazuje skalę zaniedbań, po pierwsze. Po drugie, tak jak pan mówił, nie ma fizycznie obrony cywilnej. Pytanie jest takie, patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, gdzie atakowane miasta się trzeba wyludnić, czyli rozśrodkować ludność. Proszę sobie tylko zadać pytanie, kto rozśrodkuje takie miasta jak na przykład Warszawa czy Łódź? Przecież do tego nie ma podmiotu obrony cywilnej. Obrona terytorialna może pomóc, ale jest zbyt mała.
Zresztą ilościowo obrona terytorialna ma żenujące po prostu liczby. Jeżeli w tej chwili dopiero tworzy się stołeczną brygadę obrony terytorialnej w Warszawie, gdzie stu kilkudziesięciu żołnierzy ma przyjść ćwiczenia, zanim osiągnie poziom około 3-3,5 tysiąca, to ile w najlepszym układzie to jest minimum 1,5 roku, żeby to osiągnąć. A proszę sobie wyobrazić, co to jest 3,5 tysiąca żołnierzy na Warszawę. Taka brygada powinna być w każdej dzielnicy Warszawy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę żołnierzy, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, to okazuje się, że walczyły tam całe zasoby Wojsk Obrony Terytorialnej w kraju, bo takie były potrzeby. Więc my jesteśmy naprawdę w bardzo złej sytuacji, ponieważ koncepcyjnie wiele ośrodków po prostu nie jest w stanie zrozumieć, że budowa formacji obrony terytorialnej musi być powszechna. Tutaj trudno mówić o liczbach docelowych, ale to tutaj musimy mówić o kilkuset tysiącach, a nie o 50 tysiącach, o których się w tej chwili mówi. Tylko do tego potrzebne są zmiany mentalne, też zmiany mentalne wielu decydentów, w tych wyższych oficerów, ponieważ nie można zbudować obrony terytorialnej na zasadzie traktowania żołnierzy po prostu tak, jakby to byli żołnierze służby zawodowej, ponieważ kontroluje się, jakie oni mają wypowiedzi, co o czym mówią, jakie stanowisko. Po prostu to jest kompletny absurd. Nikt nie pójdzie świadomie, masowo, zwłaszcza młodzi ludzie, jako ochotnicy służyć w obronie terytorialnej, jeżeli ktoś ich będzie kontrolował, co oni mówią i tak dalej. Żołnierz przede wszystkim ma być rozliczany z tego, żeby nie mówił o tym, co jest tajemnicą służbową, nie mówił o tym, co jest jednostką, co jest w jednostce, co dotyczy jego jednostki i przede wszystkim może wypowiadać się na każdy temat, który jest, jeżeli nie łamie prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej. Żołnierz obrony terytorialnej ma w momencie, kiedy ubiera mundur, wrzuca na siebie pewne ograniczenia, a w większości, gdzie po 95% w miesiącu to jest cywil. To jest cywil, który jest w każdej chwili gotowy do podjęcia obrony. I po prostu wielu ludzi w tym kraju musi sobie w końcu to uświadomić, bo po prostu oni percepcyjnie nie ogarniają tak naprawdę, czym ma być obrona terytorialna, że to musi być masowa formacja. To jest tak jak w ochotniczych strażach pożarnych. Czy kogoś interesuje w ochotniczych strażach pożarnych, gdzie jest 700 tysięcy członków, w tym 230 tysięcy w oddziałach bojowych, o czym się oni wypowiadają, jeżeli nie naruszają jakichś tajemnic służbowych? Po prostu wielu decydentów w Polsce musi się w końcu ogarnąć i wielu po prostu także wyższych oficerów musi się przestać bać tego, że ktoś się czepił, że jakiś żołnierz się wypowie tak, czy tak, czy tak. To nie jest sprawa armii, to jest sprawa, jeżeli nie łamie prawa, nie zdradza tajemnicy służbowej, to jest prywatna sprawa każdego żołnierza. I dopiero wtedy możemy mówić o tym, że po prostu rozpocznie się jakiś masowy nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. To jeszcze jedna rzecz na koniec. Został ujawniony przez prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna pewnego rodzaju proceder, jak to Ukraińcy przyjeżdżają do Przemyśla. Pewnie do innych miejscowości nadgranicznych również, ale stamtąd nie ma takich informacji. Mają na kartce wypisane wszystkie miejsca, dokąd trzeba się udać, żeby zapewnić sobie świadczenia socjalne, po czym szybciutko na Ukrainę wracają. Oczywiście podniósł się wielki krzyk ze strony różnych środowisk, lewicowych zwłaszcza, że jak tak można, że wcale tak się nie dzieje, że to są biedni uchodźcy i to w ogóle niedobra
o tym mówić. Czy rzeczywiście mamy problem z mechanizmami kontrolnymi względem tych no, uchodźców, czy tak zwanych uchodźców, bo w zasadzie przecież chyba ci Ukraińcy no, nie przechodzą takiej procedury jak osoby z innych krajów, żeby otrzymać status uchodźcy. Tutaj mówimy głównie o problemie Romów, którzy przyjęli formę turystyki socjalnej, gdzie przyjeżdżają do Przemyśla rano, rejestrują PESEL swoich dzieci, idą następnie do ośrodka pomocy społecznej, wyrabiają konto w banku, i gdzie przesyłane im są pieniądze, po południu wybierają pieniądze i wracają na Ukrainę i za miesiąc przyjeżdżają znowu po te środki. I tutaj jest jakby skandaliczna postawa też niektórych tak zwanych ośrodków, można powiedzieć, praw człowieka, którzy bronią tego procederu, gdzie jest to dla mnie czyste wyłudzanie środków z państwa polskiego, bo to po prostu taką formę, czy też prominentnych działaczy Związku Ukraińców w Polsce, którzy mówią, że publicznie, że oni tylko wracają na Ukrainę, żeby zmienić odzież z letniej na zimową i na tym to polega. To jest po prostu no, katastrofalne podejście w sytuacji, gdzie państwo polskie w tak ogromny sposób pomaga Ukrainie, ludności ukraińskiej, żeby po prostu tego typu osoby jeszcze po prostu tak żenująco i można powiedzieć prześmiewczo traktują państwo polskie i moim zdaniem wprost poniżają państwo polskie, jego pozycję, jego autorytet przez tak idiotyczne komentarze, żenujące komentarze. Tutaj po prostu trzeba absolutnie uszczelnić ten system, ponieważ jeżeli już Polska się decyduje na tego typu wsparcie, co jest bardzo też kontrowersyjne, to przynajmniej te osoby muszą mieszkać co najmniej 2 tygodnie na terytorium Rzeczypospolitej i tutaj wystarczy sprawdzać w paszportach po prostu pieczątki, czy kiedy wjeżdżał, kiedy wyjechał i na tej podstawie ewentualnie udzielać wsparcia, jeżeli jest taka decyzja rządu. Nie można po prostu dalej patrzeć się na to, żeby setki milionów złotych z polskiego budżetu wypływało wskutek takiego procederu. No tu ten passus o zmianie odzieży to jest dosyć dziwny. No, bo nie znam innych uchodźców, no, którzy uciekali przed wojną, często mają zniszczone domy, żeby mogli sobie spokojnie pojechać i wymienić odzież. No to chyba ten pan ze Związku Ukraińców mówił o takich osobach, które zostały określone mianem uchodźców profilaktycznych. Mam tu na myśli osoby głównie z zachodnich obwodów Ukrainy, no bo chyba tylko one mogą sobie pozwolić na to, żeby tak spokojnie pojechać i zmienić garderobę, bo wątpię, żeby osoby, nie wiem, z obwodu chersońskiego czy nawet charkowskiego taką możliwość miały. No dokładnie, to jest wypowiedź Igora Chorkiwa, jednego z prominentnych działaczy Związku Ukraińców w Polsce, który publicznie o tym mówił w mediach społecznościowych. I dla mnie to jest absolutnie żenująca sytuacja. Czy spodziewa się pan jakichś ruchów legislacyjnych? No bo to jest jednak, jakby nie było, okradanie nas wszystkich. Bo to my płacimy z podatków na te wszystkie programy socjalne dla Ukraińców, no czy też zostanie po prostu sprawa zamieciona pod dywan, jak to często jest w zwyczaju. Prezydent miasta, bo rozmawiałem z nim na ten temat, mówił mi, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zgłosiło się do niego, żeby służby pomogły jakby w sensie opinii przygotować zmiany legislacyjne, które temu, że tak powiem, dadzą tamę. I myślę, że są prowadzone już prace i w najbliższym czasie należy się spodziewać po prostu nowelizacji ustaw w tym zakresie. No szkoda, że tak późno to się stało, bo ten proceder jest od maja ubiegłego roku, tego roku. No właśnie szkoda. No cóż, miejmy nadzieję, że
że odbędzie się to jakoś w miarę sprawnie, bo to pewnie są jednak spore sumy. I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć taki przegląd wydarzeń wojennych i okołowojennych. Moimi Państwa gościem był pan profesor Andrzej Zapałowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo, dane w opisie. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.